Hej, witajcie, z tej strony Kinto. Dzisiaj zajmiemy się intrem. Idea tego to nie jest po prostu, że pokazanie wam jak zrobić intro, albo jak pobrać gotowy szablon i jego zmiana aby na wasz nick na przykład. Tylko idea tego jest, aby wam pokazać takie podstawowe funkcje, które można wykorzystać w intrze i po prostu pojawią się jeszcze 3-4 poradniki właśnie z konkretnym intrem i tak łącząc te wszystkie elementy możecie stworzyć jakieś swoje fajne intro. Bo Vegas nie jest przeznaczony do robienia intr, ale można oczywiście proste, takie minimalistyczne intro zrobić. I dzisiaj chyba będzie właśnie najbardziej takie monumentalne intro, które się da zrobić w Vegasie i które, no powiedzmy, że w miarę fajnie wygląda. I o co z tym chodzi? W opisie macie link do pobrania, w linku macie coś takiego. Macie tu muzykę background, flarę dolną, centralną flarę. Gwiazdy, tło, no i tło jako planeta i czcionkę, król pisma, który musicie zainstalować roboto. I jak zainstalujecie tę czcionkę, król pisma, to możecie śmiało chodzić do Vegasa, przerzucić te wszystkie pliki do panelu, projekt media i zaczynamy zabawę. Co pierw robimy? No oczywiście wrzućmy sobie muzykę pierw. Przybliżmy sobie kółkiem myszy tak tą oś, aby po prostu było widać jedną sekundę, drugą, trzecią, czwartą. Po prostu by było co sekundy był podział i na 10 sekundzie niemy piosenkę. Bo intro tak się jakoś przyjęło po prostu, że 10 sekund to jest maksymalnie, jak dać dłużej to po prostu widz się znudzi i tak po prostu jest od lat, no i tego się trzymamy. Dajemy sobie na jedną sekundę, dajemy tu fade i tu kolejna od tyłu na sekunda też fade. Coś takiego. Tworzymy sobie nową warstwę i teraz się skupimy na tekście. Jakiś tekst, na przykład jest tam poradnik, drukowany poradnik intro. Biorę sobie krój pisma, który zainstalowałem. Zmniejszę sobie na przykład na 22. I w opcjach advanced sobie zrobię przerwy między literami, aby to lepiej wyglądało, tak bardziej safe. Ok, super, coś takiego chciałem zrobić. Teraz tutaj dodaję to na pierwszej sekundzie. Przenoszę. Fade robię, znaczy się też na jedną sekundę. No i tekst daję do samego końca 10 sekund, ale fade daję na 8 sekundę. Coś takiego robimy. I mamy teraz po prostu dźwięk i nasz tekst. Co teraz? Teraz wchodzicie w przejścia Gradient Y i Nebulous. To jest chyba jedno z lepszych przejść, bo powstaje od centrum po prostu. Wszystkie przejścia, na przykład, które powstają od centrum, jak spirala, bardzo fajnie wyglądają i widz się nie gubi, bo skupia swoją uwagę na centrum i wy mu w tym pomagacie. Jak ona się zachowuje? Ona się domyślnie zachowuje tak, że jest po prostu taki cień, ale my sobie zrobimy takie jakby plamy, które się pojawiają i wydajemy sobie po prostu tu stopniowanie progów, tak gdzieś na połowę, rozmycie gradientu do 0,3. Jak teraz puścicie, to widzicie, że wasz tekst jakby po prostu był taki zwykły fade, ale od kilku punktów na obrazie i to bardzo fajnie działa. I to sobie zostawmy. Też możemy sobie tu zapisać ten preset, na przykład Nebulous 2. OK. Weź jeszcze raz na gradient. Wziąć Nebulous 2. O, to mi leci nadal. Wziąć Nebulous 2 i po prostu przerzucić na końcówkę. Na końcówkę nie musicie przerzucić. Ja przerzucałem go wcześniej, jak testowałem. Ale w sumie może to fajnie wyglądać na końcu. Więc tak sobie zostawimy. I z tekstem jeszcze musimy zrobić taką flarę. Mgiełkę, takie sci-fi za tekstem. To jest green, sparkle i tutaj robimy coś takiego. Pierwszy sobie zrobimy takie ogólne poprawki, czyli dajemy wertykalną prawie na 0, horyzontalną też prawie na 0, tak aby to wszystko było. Boost zmniejszymy, threshold też zmniejszymy. Jak damy effect only, to co widzimy? Effect only widzimy tak, dajemy środek na bardziej niebieskie, saturację zostawimy. Tu sobie horytonu poprawimy, wertykalną też trochę poprawimy, boost zmniejszymy i damy, aby był tekst, coś takiego i mamy coś takiego, ok, to jeszcze możemy zrobić, tak, ok. Teraz wchodzimy w animację i to mamy na pierwszej klasce. To co mamy na pierwszej, zostawiamy i idziemy na drugą sekundę, czyli możemy sobie to kliknąć po prostu i na drugiej sekundzie dajemy boost trochę większy niż był. Taki gdzieś, potem na trzeciej sekundzie zmniejszamy boost, aby był tak lekko niebieski w tej trójsłotce, zmniejszamy. Coś takiego by powstało. Teraz kopujemy to, co zrobiliśmy.
Ctrl-C, dajemy na 8 sekundę, mniej więcej, i klikamy paste, aby po prostu ten efekt się tu nie zmieniał. I teraz idziemy jeszcze raz na sam początek, tu boost dajemy na 0, kopiujemy to. Jak teraz widzimy, on się sam tak pojawia, tak na ostro, potem się zmniejsza, zostaje tak i na końcu. I na końcu dajemy właśnie ten, kopiujemy ten z boostem 0, aby po prostu zniknął nam całkowicie. I to właśnie jest zabawa z tekstem. To są efekty, które z tekstem robimy. Teraz przechodzimy do drugiej zabawy. Damy wideo track, projekt media, przerzucamy gwiazdy, dajemy ją na całą warstwę. Tu oczywiście ją tak fade na jedną sekundę, tu też fade, tak do tekstu. I teraz widzimy, po prostu te gwiazdy są przycięte tak na rogach i musimy po prostu zrobić tak, aby program ich nie skalował do naszego formatu. Oznaczamy to maintain, dajemy disable. I teraz gwiazdy nam nie są jakby po prostu skalowane. Wszystko fajnie wygląda. Zostawmy na razie to. Dajemy dalej. Dajemy planety na górę. Dajemy też tu fade. Dajemy też rozmycie. Robimy to samo też, żeby nie było skalowania. My ten disable. Super, fajnie wszystko działa. Dajemy teraz tutaj pankrop. Maska. Kółko wybieramy. Klikamy tak gdzieś tu na rogu, robimy coś takiego, tak aby wziąć to. Teraz klikamy ten dolny i tak poszerzamy i teraz centrujemy, tak aby tą planetę mniej więcej wziąć. Jest wszystko fajnie, feeder both, feeder tak na oko damy, ale nie in, tylko both, tak na 4. Ok, fajnie, planeta jest taka rozmyta, taka jakby za horyzont wchodziła. O to nam chodzi, tą poprzednikę wykasujemy i teraz mamy kolejną zabawę. Jak widzimy, mamy gwiazdy z tyłu i tak. Teraz musimy zrobić taką, udać perspektywę 3D, czyli po prostu udamy ruch, czyli pankrop, znowu planeta. Na początku mamy coś takiego, na końcu jedziemy, tu zaznaczamy to było skalowanie i dajemy takie delikatne po prostu, aby ta planeta tylko trochę się poruszała. Tak zapamiętajcie mniej więcej wizualnie, jak to wygląda. Teraz przechodzimy sobie na gwiazdy. Na sam koniec pozycja i teraz daje się trochę bardziej niż tam było, aby po prostu gwiazdy szybciej się jakby przybliżały. Po prostu to by dało takie złudzenie monumentalizmu planety i no odległych gwiazd, aby to wyglądało bardziej realnie. Teraz właśnie udaliśmy efekt 3D. Teraz musimy wrzucić taki color grading i flare. To w sumie zrobimy automatycznie właśnie ten plik. Dajemy sobie tu no. Tutaj robimy sobie przejście na jedną sekundę. Przejście na jedną sekundę, to coś mi się zepsuło. To poprawię tylko jedna sekunda. Jak teraz widzicie, po prostu nic nie widzimy ze tym trackiem, ale dajemy sobie na add. Teraz nam się dodało, ale mamy trochę za mocno, więc opacity zmniejszamy tak gdzieś na połowę i jest już sympatycznie. Możemy sobie wyłączyć, włączyć, wszystko fajnie wygląda. Dajemy nowe video. Tutaj centralna flara. Ogólnie właśnie intra wygasi właśnie tym polegania, że masa materiałów zewnętrznych, po prostu to jakkolwiek wyglądało. I to znowu dajemy sobie na add. Add trochę zmniejszamy, patrzymy jak tu pozycja jest. Jest tak. Tekst mamy tutaj, więc teraz wchodzimy w kompozycję. Blokujemy X, dajemy trochę na dół, tak aby to było tak mniej więcej z tą planetą. Powiększamy teraz tą warstwę, aby nie było tego czarnego punktu. Zostawiamy tak. Wykasujemy ten poprzedni key, który był domyślnie i zostawiamy tylko jeden key, który właśnie zrobiliśmy. Opacity to zmniejszymy, tak delikatnie. Nasz tekst obniżymy również, trochę na dół. On domyślnie jest na środku, więc sami się przejmujemy. Tylko tym się przejmujemy. Tu ten key poprzedni też domyślnie wykasowujemy. Mamy teraz już coś takiego fajnego. Mamy tekst z przybliżającymi się gwiazdami. Jeszcze możemy zrobić nową warstwę i na górnej warstwie jest Meta Generators, eliptyczny, przezroczysty. Zrobię po prostu czarne krawędzie, aby wszystko fajnie ze sobą współgrało. I teraz wchodzimy w opcję, dwójkę pomniejszamy tak trochę i dajemy opacity takie mniejsze, aby to nie było takie jakby gwałtownie rygorystyczne. Wszystko fajnie wygląda według mnie. Jest bardzo fajny efekt i tak właśnie otrzymujemy intro, które widzieliście na wstępie po moim intrze.
I tak właśnie to polega zabawa intrami. Ogólnie intro w Egasie robi się takie proste, takie minimalistyczne, bo robiłem research przed tym poranikiem i jak zobaczyłem na YouTubie top 100 najlepszych int w Egasie i że to lubi kilkaset tysięcy ludzi i kilkaset tysięcy ma lajków, to się po prostu przeraziłem, bo to nie było ładne. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do kolejnych poraników, w którym będę też omawiał inne intra. No i dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Do kolejnego. Trzymajcie się. Na razie.